Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj słuchajcie, przychodzę do was z odcinkiem, o który wiele z was prosiło. Mimo to, że ja już nagrałam kiedyś taki odcinek, a odcinek, o którym mowa, to What's on my phone. Tak jak mówiłam, ja już kiedyś nagrałam taki odcinek, było to chyba w zeszłym roku z tego co pamiętam, ale prosiliście, żebym nagrała taki odcinek po raz kolejny, także nagrywam, mimo to, że telefon mi się wciąż nie zmienił. Możliwe, że ustawienie aplikacji się zmieniło, nie pamiętam jak było wtedy, także wy będziecie mogli sobie porównać, czy są jakieś zmiany. No ale wiecie, ja się trochę zmieniłam, moja widownia się trochę zmieniła, przyszło was troszkę od tamtego momentu, dlatego czemu by nie nagrać nowego, po prostu lepszego filmiku niż tamten był. Także co, myślę, że bez zbędnego przedłużania czas rozpocząć ten odcinek. Pamiętajcie, że jeżeli wam się spodoba, żeby zostawić łapkę w górę, a ja już przechodzę do omawiania, co jest na moim telefonie. Jeśli chodzi o ten telefon, no to jest to iPhone X, iPhone 10. Jak zwał, tak zwał, nie mam pojęcia jak kto woli. Ja zawsze mówiłam iPhone X i jakoś tak się do tego przyzwyczaiłam. I od razu mówię, że ten filmik nie ma na celu chwaleniem się tym, jaki ma się telefon, bo dużo osób uważa, że kurczę, jak ma się iPhone'a, to kurczę, jakiś prestiż i od razu każdy chce się tym chwalić. Otóż nie, dla mnie iPhone to jest najlepszy telefon, bardzo dobrze mi się na nim pracuje. Możliwe, że są lepsze telefony, każdy ma swoje zdanie. Mi się na nim bardzo dobrze pracuje, lubię go, iPhone'a mam od dawna, także nie mam na co tutaj się chwalić, a po prostu pokazać wam, co na nim jest. Także możecie sobie podarować zbędne komentarze. Jest to, tak jak mówiłam, iPhone X w wersji białej i mam tutaj 256 GB. Z racji, że ja robię bardzo dużo zdjęć, nagrywam bardzo dużo rzeczy, bardzo często korzystam z telefonu, jest to tak jednak taka niezbędna rzecz jednak w moim życiu, jak to jakkolwiek to brzmi, jakkolwiek bym była uzależniona, no to jednak z telefonu korzystam codziennie. Ten telefon dostałam w zeszłym roku na urodziny, czyli coś w granicach 20 lipca. Było to troszkę chyba przed moimi urodzinami, no ale właśnie dostałam go ogólnie na urodziny od rodziców. Każdy pewnie wie, jak wygląda iPhone, także wydaje mi się, że nie ma co tutaj bardziej pokazywać, a raczej przejść do tego, co się na nim kryje. Zanim jeszcze zacznę, chcieliście, żebym zrobiła My Case Collection, mimo to, że ja tych case'ów nie mam jakoś dużo, z racji, że część pogubiłam, część mi się zniszczyła. Mam ich kilka, także pokażę wam teraz te case'y. Nie będę robić oddzielnego filmiku o tym, bo wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Ogólnie mam 5 tych case'ów na telefon, więc wydaje mi się, że to nie jest jakaś duża kolekcja. Kiedyś bardzo dużo zbierałam tych case'ów i jak miałam swój stary telefon iPhone'a 7, to wtedy miałam ich naprawdę pełno, a teraz jakoś tak nie mam potrzeby zmieniania tych case'ów. Najbardziej jednak się czuję w jakimś takim zwykłym, jednokolorowym case'ie albo przezroczystym. No ale tak, jeśli chodzi o case'y, to pierwszy to jest to taka bardziej pamiątka. Jest to case, który kupiłam, jak byłam pierwszy raz na IF-ie w Miami. Tak on się prezentuje. Jest to takie barwione drewno. Następny case jest to taki zwykły, przezroczysty case z takim jakby elementem takich wgnieceń, coś w tym stylu, nie mam pojęcia jak to nazwać, ale słuchajcie, case ten jest z AliExpress, a wydaje mi się, że to jest najlepszy mój case, jeśli chodzi o, wiecie, ochronę telefonu, bo naprawdę bardzo wystaje, jest też dobrze zrobiony, a kosztował mnie jakieś 3 zł, także naprawdę mega mało. Następny case to taki zwykły czarny case z Guessa. I ostatnie dwa case'y są ze stronki Nosze. I jest to jeden case taki cały biały z napisem Girls can do anything. A drugi to taki z taką jakby szarą chmurką. I w sumie to ten aktualnie noszę. Także tak by się prezentowały wszystkie moje case'y na telefon. Nie ma ich jakoś dużo. Ale dobra, przechodzimy już do treści tego odcinka, bo nie był to główny temat. Okej, a więc robię wam tutaj miejsce, żebyście mogli ładnie widzieć cały telefon. Tutaj właśnie będzie się znajdować całe nagrywanie ekranu. No i co? Wydaje mi się, że czas włączyć i co? Zaczniemy od pierwszej tapety. Na pierwszej tapecie mam po prostu zwykłe zdjęcie w lustrze z Kariną i Cornelią. Bardzo lubię to zdjęcie, dlatego sobie ustawiam je na tapetę. No i co? Odpalamy i tak się prezentuje wszystko na moim telefonie. Jeśli chodzi o drugą tapetę, to mamy tutaj jakiś taki śliczny zachodzik słońca. Nie wiem, znalazłam gdzieś to zdjęcie. Jest mega, mega ładne, także postanowiłam, że sobie ustawię na tapetę, bo kojarzy mi się bardzo z wakacjami, a ja teraz tak potrzebuję tych wakacji. Pojechałabym sobie do jakichś ciepłych krajów, a tu
dupa. No ale nie szkodzi, tapeta bardzo ładna, także ją sobie po prostu ustawiłam. No to jeśli chodzi o te pierwsze takie podstawowe aplikacje, które wydaje mi się, że znajdują się na każdym telefonie, no to mamy oczywiście kalendarz, ustawienia, aparat, kalkulator, FaceTime, App Store, Messenger, Google, zdjęcia, Gmail, drugi Gmail i pliki. Messengera mam prywatnego, także wiem, że dużo osób pyta mnie o jakieś takie miejsce, gdzie możemy popisać i często właśnie pyta o Messengera, ale słuchajcie, niestety ja mam Messengera prywatnego tylko dla znajomych, także nie udostępniam go. Ale możecie pisać na Instagramie, na DM-ach, zawsze chętnie popiszę. Tutaj te dolne aplikacje, mamy tutaj YouTube Studio, czyli po prostu jakby taką aplikację, gdzie możemy badać jakieś różne statystyki filmów, jak filmy się przyjęły i tak dalej. Wydaje mi się, że naprawdę spoko opcja, także jeżeli macie kanał, to naprawdę fajnie można sobie tutaj wszystko rozpatrzeć. Dalej Netflix, Netflix to chyba każdy wie, co to jest, po prostu platforma. Ja bardzo lubię Netflixa, także fajnie. Następnie Librus, czyli mój dziennik elektroniczny. Mogę wam w sumie pokazać moje oceny, czemu nie? Często się właśnie pytacie, także proszę bardzo, tak się one prezentują. Nie są jakieś super mega, chociaż powiem wam, że jestem z nich naprawdę zadowolona. Nie jest źle, tak się to prezentuje. Tyle. No i ostatnie to Millennium, czyli po prostu moje konto w banku. Lecimy na drugą stronę. Jeszcze ten taki dolny pasek, na którym, jak widzicie, te aplikacje nigdy się zmieniają, czyli to są takie jakby najpotrzebniejsze aplikacje. No to mam tutaj wiadomości, zegar, muzykę i telefon. Po prostu takie najzwyklejsze, podstawowe rzeczy. Na drugiej stronie już tutaj się więcej dzieje, zobaczcie, że mamy kilka folderów. No i tak, muzyka, tutaj mamy Shazam, czyli taką aplikację. Jak nie możecie wykryć jakiejś piosenki, nie znacie tytułu, to wystarczy, że sobie klikacie i po prostu wtedy wam się wyszukuje jakaś piosenka. Teraz słyszałam, że Snap też potrafi takie rzeczy robić, że sama Siri w iPhone'ie potrafi takie rzeczy robić, ale pokazuję wam, jakbyście kiedyś chcieli. Dalej mamy Apple TV, iTunes Store i Spotify. Następny folder to folder inne i tutaj są jakieś takie rzeczy, które nie za często korzystam, nie są mi jakoś bardzo potrzebne, ale jednak fajnie je mieć zawsze w telefonie. Mamy tutaj kompas, wallet, miarka, speed test, dyktafon, notebook, smart life, camera connect, lokalizator. I to są tak naprawdę jakieś takie rzeczy podstawowe. Camera connect to się łączy z moją kamerą, żebym mogła tutaj sobie na bieżąco patrzeć, jakby wiecie, włączać kamerę z jakiejś odległości albo coś w tym stylu. Smart life, ona jakby można się połączyć razem z kontaktami w naszym domu i po prostu z losowego miejsca na ziemi możesz sobie zapalić lampkę w pokoju lub ją zgasić, naprawdę fajna sprawa. Dalej mamy Bitmoji, zdrowie, clips, mapy, podcasty, lock the block, aktywność, GarageBand i Gboard. Coś takiego Bitmoji, no to wydaje mi się, że każdy kojarzy to takie emoji, gdzie możemy stworzyć swoją postać. Lock on the block to jest gra, którą mam na swoim zegarku, na Apple Watchu. Aktywność tak samo jest na Apple Watchu. GarageBand to jest chyba coś takiego, że można sobie grać na jakichś takich gitarkach czy coś w tym stylu. No i to w sumie tyle, co jest w tym folderze inne. Dalej mamy Safari, czyli przeglądarkę i następnie mamy folder potrzebne i tu są rzeczy, z których nie korzystam jakoś mega super często, ale są mi potrzebne. Mamy tutaj Photomath, czyli naprawdę spoko aplikacji, jeżeli chodzi o matematykę, jeżeli nie chodzicie na żadne korki, o tutaj widać moje piękne biurko, jeżeli nie chodzicie na żadne korki, a potrzebujecie na przykład czasem sobie obliczyć jakieś ważne rzeczy, to naprawdę spoko opcja, bardzo fajnie wszystko wytłumaczone jest, także polecam. Następnie mamy WhatsApp, Big Day też fajnie odlicza do jakichś takich ważnych dni. Ja niestety tutaj mam jakieś stare, więc to nie są prawdziwe, to są już jakieś stare odliczenia, także nie sugerujcie się tym. Dalej mamy TurboScan, Bin. Bin to jest aplikacja, w której możecie zaznaczać, gdzie byliście na świecie. Ja lubię się w to bawić, chociaż nie mam zaznaczenia na wszystkiego, gdzie byłam, bo ciężko mi jest to wszystko tutaj ogarnąć, ale jak kiedyś wszystko pozaznaczam, to wtedy wam wstawię może na Instastory albo coś w tym stylu. Dalej mamy Google Maps, Flow to jest ten taki jakby wiecie, kalendarz miesiączki, coś w tym stylu. No, czasem jest potrzebne. Busu, Watch, Dysk, zdjęcia Google, HBO Go. HBO Go to jest coś takiego jak Netflix i tam też jest dużo fajnych filmów. No i Brandy to tutaj, jak mam problem z robieniem jakiegoś zadania domowego, to czasem się tutaj tym posługuję. Dalej mamy notatki, pogodę, tłumacz, iMovie, czyli program, w którym montuję, oraz przypomnienia.
I to tak naprawdę tyle, co jest na drugiej stronce. Lecimy na trzecią i tutaj już są wszystkie aplikacje, które ja pobrałam, z których korzystam najczęściej. Mamy tutaj cztery foldery: gry, foto, media i zakupki. Jeśli chodzi o folder gry, to mamy tutaj dwie strony gier. Powiem wam, że ja jakoś często nie gram w gry, najczęściej gram jak mam jakąś mega nudną lekcję w szkole albo w samolocie, a tak to na co dzień raczej nie gram. Ale mamy tutaj Candy Crush, czyli wiecie, te takie jakby cukierki, że się przesuwa, World Quiz, to tutaj jestem na rozszerzeniu geograficznym, więc fajna gra, polecam. Two Dots, trzeba łączyć ze sobą jakby kropki. Postaw na milion, no to chyba każdy wie. Magic Touch, też w sumie spoko gra, taka dość zręcznościowa. Polega to ogólnie na tym, że jakby macie grę i musicie... Fajnie, że zaraz cały dźwięk mnie zakłóci. Ale ogólnie to polega na tym, że musicie sobie jakby rysować to, co wam się tam pojawia na ekranie. Nie wiem, kiedyś bardzo lubiłam w to grać, teraz już gram mniej. Nanogram, to jest taka jakby chińska krzyżówka. Cooking Fever, Farmville, Zero, 21. To jest, że musicie jakby dobić do liczby 21, nie możecie jej przekroczyć. Dalej macie Pou, Dump, Ways to Die, Czułko, Duolingo, Eva, Line Color, Pokemon Go. Nie wiem, nie gram za często w gry, mam tutaj jakieś takie, jakby mi się kiedyś naprawdę bardzo nudziło, no to sobie mam. Dalej kolejny folder to folder foto i tutaj mam aplikacje do przerabiania po prostu zdjęć czy filmów. Mam tutaj Facetune, PixArt, Lomotif, Vasco, FaceUp, KiraKira, Boomerang, InstaDown, InShot, Flipagram, PhotoRetouch, FaceBlur. Wszystkie te aplikacje są w miarę niepotrzebne. Jeżeli jesteście jakąś zaciekawieni, to pobierzcie. Nie będę tutaj opisywać, jak działa każda aplikacja, bo wydaje mi się, że nie od tego jest ten filmik. Kolejnym folderem jest folder media. No i tutaj mamy wszystkie moje media społecznościowe od Instagrama. Proszę bardzo, możecie wbijać Instagram wiktoria.lacka.a. Także zapraszam bardzo serdecznie, dodaję, udzielam się tutaj dość często. Dalej oczywiście Facebook. Facebooka mam ogólnie prywatnego, ale możecie zawsze mnie zaobserwować, jeżeli chcecie. Proszę bardzo. Następnie TikTok. Na TikToku powiem wam, że ostatnio udzielam się coraz częściej i jest was coraz więcej. Także bardzo serdecznie was tutaj zapraszam. Mam prawie 7400, także zapraszam. Może dobijemy za niedługo 10k. Może wiek... jak dodam ten filmik, to może coś tam mi przybędzie, także zapraszam, dobijamy 10k. YouTube, no to wiadomo, jesteście teraz na nim, wydaje mi się, że każdy wie, jaki jest mój YouTube, jak teraz ogląda ten filmik. Też zapraszam do subskrybowania, bo już niedużo brakuje do 70 tysięcy. Dalej następnie Snapchat. Snapchata od niedawna też mam publicznego. Kiedyś nie akceptowałam nikogo, teraz akceptuję wszystkich. Także zapraszam, LackaWiktoria5, macie tutaj mój kod, jakbyście chcieli skanować. Kolejną aplikacją jest Twitter. I Twittera też mam publicznego, także też możecie sobie wbić. Co prawda bardzo rzadko tutaj jestem, ale... możecie sobie wbić tutaj ładny profil. Jak ktoś się dokopie do jakichś moich starych tweetów, to może mi wysłać screeny. Dalej Pinterest. Pinteresta też mam publicznego. Wszystko w sumie, no możecie sobie na to wszystko wbijać. Czemu nie, możecie tutaj. Kolejny folder to folder zakupki. No i tutaj mam jakieś takie różne rzeczy. Między innymi Uber, czyli po prostu Uber. HIV to są te hulajnogi, Zalando, Żabka, Rossmann, Booksy. Booksy to jest taka aplikacja, gdzie można się umówić na jakieś takie zabiegi kosmetyczne, czy też paznokcie, czy jakieś brwi, pyszne.pl, Multikino, Helios, to dwa kina, McDonald's, Bershka i H&M. Takie jakieś podstawowe rzeczy. I ostatnimi dwoma folderami, które znajdują się chyba na czwartej karcie, tutaj mamy rzeczy związane z EF, mamy EF Connect, EF Ambassador i Words. Jakbyście nie wiedzieli, co to jest IF, to są takie jakby obozy za granicę. Ja jeżdżę praktycznie co roku od 2 lat, także bardzo, bardzo polecam, jeżeli ktoś chciałby kiedyś spróbować. Odezwijcie się do mnie na Insta, ja wszystko wam powiem, jestem ambasadorką, więc wydaje mi się, że chętnie wam pomogę. No i ostatni folder to folder podróże, no i tutaj mamy m.in. Jak dojadę i Bill.com, czyli aplikacje do pociągów. No i to w sumie tyle, co jest na tym telefonie. Nie mam tutaj jakoś super dużo rzeczy, ale wystarcza mi to wszystko, także jest git. Nie wiem, co mogłabym wam jeszcze pokazać. Mogę pokazać wam zdjęcia. Mam 14 tysięcy zdjęć. To jest mega dużo. Tak mi się przynajmniej wydaje. To jest mega dużo.
No i co? Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie również, żeby subskrybować kanał. No i co? My się widzimy już w następnym odcinku. Pamiętajcie, że odcinki wychodzą co poniedziałek i co piątek o godzinie 16. No i co? Do zobaczenia i pa, pa!